Obraz i słowo prezentuje słuchowisko pod tytułem Labirynt czasu. Dawno, dawno temu w królestwie otoczonym górami i lasami istniał potężny zamek, którego wieże sięgały nieba, a mury były niezdobyte przez żadnego wroga. Na zamku tym panował odważny rycerz o imieniu Sir Edmund. Był znany ze swojej nieustraszonej postawy wobec wrogów królestwa i zawsze gotów był stanąć w obronie swojego ludu. Pewnego dnia, po wielu już latach służby i walki w bitwach niezliczonych, Sir Edmund postanowił odpocząć we własnym zamku. A ongiś, przepiękny był to dzień. Niebo bezchmurne, a słońce rozświetlało dziedziniec zamkowy. Rycerz, zdejmując ciężką zbroję i hełm, postanowił odbyć spacer po zamku, by napawać się spokojem i pięknem otaczającego go miejsca. Niestety w trakcie wędrówki Sir Edmund zgubił się w zakamarkach własnego zamku. Mimo że znał każdy skrawek swojej posiadłości, tym razem labirynt korytarzy i komnat wydał mu się nieco inny. Zrozumiał, że coś jest nie tak, gdy zobaczył, że otoczenie zaczyna przypominać muzeum utraconych wspomnień. Znajdował się na korytarzu, który prowadził do nieznanych mu pokoi. Wszędzie dookoła wisiały zasłony oplecione kurzem, a na ścianach wisiały portrety dawnych przodków rycerza. Jednak obrazy te były mu zupełnie obce. Sir Edmund zaczął czuć, że czas płynie inaczej, a przeszłość i teraźniejszość splatają się w jedną niezrozumiałą całość. Z niepokojem w sercu rycerz błądził wśród niekończących się korytarzy i pomieszczeń. Nie mogąc znaleźć wyjścia, postanowił spytać o pomoc swoich wiernych służących, ale z zaskoczeniem stwierdził, że nie było nikogo dookoła. Zamkowa sala jadalna, w której zawsze roiło się od życia, była teraz pusta i opuszczona. W miarę upływu czasu Sir Edmund zaczął zdawać sobie sprawę, że czas w zamku płynie inaczej niż na zewnątrz. Minęły dziesiątki lat, a on pozostał w zamkowym labiryncie, nie starzejący się, ale osamotniony. Zrozumiał, że musi odnaleźć klucz do czasu i przestrzeni, aby opuścić ten zapomniany zakątek własnej zamkowej twierdzy. Zaczęły się długie poszukiwania i trudne próby. Sir Edmund eksplorował każdy kąt zamku, studiując zapomniane zapisy i starożytne mapy. W końcu, po wielu latach samotnej wędrówki, odkrył ukryte drzwi prowadzące do sekretnej komnaty. Tam, przy starożytnej fontannie czasu, odnalazł klucz powrotu do rzeczywistości. Za jednym zamachem zamkowe korytarze przestały być labiryntem, a Sir Edmund znalazł się na dziedzińcu zamkowym w dniu, w którym po raz ostatni opuścił te szacowne mury. Teraz, z doświadczeniem zdobywanym w nietypowej podróży przez czas, rycerz postanowił zająć się ochroną królestwa nie tylko przed zewnętrznymi wrogami, ale także przed ciemnymi intrygami, które mogły zatrzymać czas w samym sercu zamku. I tak Sir Edmund kontynuował swoją służbę, stając się legendą, nie tylko jako odważny rycerz, ale również jako ten, który pokonał zapomnienie we własnym zamku. Bohater zrozumiał, że kluczem do zrozumienia samego siebie i wszystkiego, co się wydarzyło, jest pułapka własnego umysłu, który mu figle płatał, a on sam uległ iluzji uwięzienia we własnej świadomości, której uwolnienie wyzwala nas z zagubienia w labiryncie czasu.